Cześć, mam na imię Marcin, a Wy oglądacie Fleetlog. Dzisiaj przedstawię Wam ciągnik siodłowy z naczepą, ale taki, który można prowadzić mając prawo jazdy kategorii B plus E. Zapraszamy! Pierwsze pytanie jest takie, czy to jest samochód osobowy, czy to jest samochód dostawczy, czy to jest samochód ciężarowy? A odpowiedź brzmi 3 razy tak. Jak to możliwe? Jest to możliwe w sposób następujący, tak to przynajmniej wyjaśnię. Do 3,5 tony samochód możemy prowadzić, więc jest to samochód osobowy formalnie, ale z naczepą, czyli na kategorię B plus E. No, czy jest to samochód dostawczy? Ewidentnie jest to Iveco Daily, natomiast czy jest to samochód ciężarowy? Owszem, jest to samochód ciężarowy, dlatego że podwozie stanowi 5-tonowe Iveco Daily. To skomplikowane. Chodzi o to, że podwozie jest zarejestrowane na 3,5 tony. Do tego jest naczepa, chociaż tego nie widać, ponieważ de facto zabudowa jest naczepą i naczepa jest nasunięta na podwozie. To, co widzimy, czyli 3-osiowy pojazd, to tak naprawdę jest zespół pojazdów złożony z pojazdu samochodowego Iveco Daily i dołożona jest do tego naczepa. Tu jest przedstawione bardzo schematycznie i w uproszczony sposób, jak to wygląda. Białe to jest samochód, a czarne to jest naczepa, która jest nasunięta i zespolona z pojazdem na stałe, także jak wchodzimy w zakręt, to zachowuje się jak jeden pojazd, bez przyczepy, tudzież naczepy, tylko 3-osiowy samochód dostawczy. Ale formalnie w dokumentach wszystko jest legalnie. Mamy zespół pojazdów. Samochód plus naczepa. A całość zarejestrowane jako samochód do 3,5 tony plus naczepa o DMC do 3,5 tony, co finalnie daje nam ładowność do 3100 kg. Fantastycznie, bo wszystko na kategorię B plus E, czyli nie musimy szukać kierowcy z kategorią C, który zaraz może zmienić plany życiowe, tudzież zawodowe, tylko możemy wykorzystać kierowcę z kategorią B, który po prostu rozwinie swoje umiejętności, pójdzie na kurs na przyczepę i zrobi kategorię B plus E. Jakie są jeszcze zalety? Ładowność to jest pierwsza rzecz. Prawo jazdy to jest druga rzecz. Trzecia jest taka, że jeżeli jeździmy po Europie, to w Niemczech nie płacimy etolu, bo ten pojazd po prostu jest traktowany jako samochód do 3,5 tony i przejazd po autostradzie jest za darmo, tak jak samochodem osobowym. Naczepa jest zespolona z samochodem. W zasadzie można powiedzieć, że na stałe w założeniu. Oczywiście możemy ją rozpiąć, to jest możliwe. Jest teoretycznie możliwe posiadanie 2 naczep i korzystanie z nich wymiennie. Natomiast to rozwiązanie nie zostało zaprojektowane z myślą o wymianie naczep. Chociaż jest to możliwe. Natomiast pojazd, który otrzymujemy, a w zasadzie zespół pojazdów, strasznie to jest mylące, ale ten projekt cały taki jest, że tu nie ma łatwych odpowiedzi. Osobowy, ciężarowy, dostawczy, pojazd z naczepą, czy pojazd zespolony, czy zespół pojazdów, jak to traktować. Najlepiej jak pomyślimy o tym w ten sposób. Z punktu widzenia kierowcy traktujmy to jako jeden zwykły pojazd. Tak zresztą jest traktowane na niemieckiej autostradzie, brak opłat, jeden pojazd. Ale w dokumentach jest zespół pojazdów, czyli mamy samochód i naczepę. Każdy z tych pojazdów ma swoją dopuszczalną masę całkowitą i suma ładowności powoduje, że możemy zapakować nawet 3100 kg. W tym konkretnym przypadku jest to około 2800-2850 kg, dlatego że z tyłu mamy windę. Jakie są zalety tego rozwiązania? Zalety tego rozwiązania są m.in. takie, że mamy kompaktowy pojazd, który sprawdzi się w ciasnych przestrzeniach miejskich, a do tego dysponuje dużą ładownością. A wszystko jeszcze w połączeniu z tym, że można go prowadzić posiadając prawo jazdy kategorii B plus E i nie trzeba posiadać kwalifikacji, czyli tak zwanego kodu 95. Żeby to nieco lepiej zobrazować, możemy spojrzeć na podwozie. Tutaj mamy de facto trzy ramy. To jest rama pojazdu, to jest rama pośrednia, montowana do pojazdu na stałe, a to jest rama naczepy. Naczepa jest nasuwana na pojazd, z przodu jest zamocowana za pomocą dwóch sforżni oraz siodła i sforżnia królewskiego. Tu przypinamy złącza elektryczne oraz pneumatyczne i z tyłu jeszcze w tym miejscu mocujemy konstrukcję naczepy do samochodu. Także naczepa, nie możemy o niej myśleć jako o typowej naczepie, która jest niezależnie porusza się swoim śladem, kiedy wykonujemy manewry samochodem. To jest de facto zespolone ze sobą na stałe, spięte ze sobą na stałe. Ale to daje nam kolejną zaletę, bo tym jeździ się jak zwykłym samochodem dostawczym. Owszem, trzyosiowym, ale zwykłym samochodem dostawczym. Tutaj mamy mechanizm do rozpinania naczepy od samochodu, tak jak się to dzieje w przypadku normalnych naczep w samochodach ciężarowych. Ale w tym przypadku nie musimy tego rozpinać, ponieważ jest to zaprojektowane jako jedno rozwiązanie. Samochód zamawiamy w konkretnej specyfikacji, która musi być przygotowana pod to, żeby można było spiąć to razem z naczepą. Na samochodzie oprócz siodła mocowany jest kompresor, który jest potrzebny do układu hamulcowego naczepy. Naczepa posiada swoją własną oś. Jest to oś, która jest zaprojektowana pod 5,5 tony, natomiast jest zarejestrowana jako 3,5 tonowa. Oś naczepy jest podnoszona pneumatycznie. Jednak nie jest to tak jak w samochodach ciężarowych, że możemy sobie na przykład jadąc na pusto podnieść ją i jechać z podniesioną osią. Rozwiązanie to jest przewidziane po to, żeby na przykład można było podjechać pod rampę. Albo na przykład odciążyć, a w zasadzie dociążyć oś napędową, kiedy jest bardzo ślisko. Tutaj mamy wajchę, którą po przesunięciu w lewo opuszczamy na dwozie. Kiedy tylko ruszymy, a zapomnimy opuścić osi, ona gdzieś przy prędkości około 20 km na godzinę i tak sama się wypoziomuje. Natomiast jeżeli nie zapomnimy, to po prostu podnosimy naczepę, a w zasadzie upuszczamy oś naczepy i ona, jak sami widzieliście, sama wypoziomowała się. Podnoszona oś jest też przewidziana do procedury rozpinania naczepy od pojazdu. Procedura zdjęcia naczepy, a w zasadzie odczepienia naczepy, zsunięcia naczepy, no właśnie, znowu każda odpowiedź jest prawidłowa. Ta procedura nie jest wcale skomplikowana. Potrzebujemy dwie podpory, które standardowo nawet nie są oferowane, bo już jak powiedziałem, naczepa jest zespolona z pojazdem w założeniu na stałe. Za pomocą tych podpór podnosimy naczepę, oczywiście wcześniej rozłączając siodło. Następnie wypinamy całą elektrykę, wszystkie przyłącza pneumatyczne. Rozłączamy z tyłu mocowanie, demontujemy oświetlenie pojazdu, bo niestety koliduje, nie da się wysunąć bezkolizyjnie pojazdu spod naczepy, nie demontując tych świateł. To są światła pojazdu, to są światła naczepy, dlatego tutaj jest trójkąt i wtedy już możemy normalnie wyjechać samochodem spod naczepy. Czyli tak, mamy system, który teoretycznie jest możliwy do rozłączenia. Trwa to normalnie w takich warunkach, gdzie dwie osoby przy tym na spokojnie pracują, około 30 minut. Tak więc jak widać, nie jest to wcale aż takie proste, ale nie jest też bardzo skomplikowane. W prezentowanym przykładzie mamy zabudowę kontenerową z windą. Jest to jedna z opcji. Zobaczmy, jak to wygląda w środku. Tutaj widzicie zabudowę kontenerową, której długość w środku ładunkowa wynosi 5,20 m. Maksymalna długość naczepy tego typu to 5,70 m. Jest możliwość zamówienia windy, w tym przypadku jednotonowej, albo też nie. Zabudowy mogą być różne, nie tylko kontenerowa, to może być też na przykład chłodnia, może to być jakiekolwiek inne nadwozie. Akurat to zależy od aktualnych potrzeb firmy. Zabudowa kontenerowa, którą tutaj mamy, jest wykonywana u nas w Polsce przez firmę GT Trailers. Zabudowa ma jeszcze akcesoryjne oświetlenie wnętrza, które jest włączane z kabiny. Taki bajer. Tym razem się opuścimy za pomocą pilota. Jeszcze taka mała ciekawostka. Iveco Daily korzysta z kół samochodów osobowych. To jest felga 16-calowa. Natomiast tutaj mamy koło ciężarowe. Felga ma 17,5 cala. Koło zapasowe można sobie zamówić zarówno do samochodu, jak i do naczepy. No tylko, że pewien problem tutaj jest tego typu, że jeżeli ktoś chce być zabezpieczony w pełni, no to musi dysponować dwoma kołami zapasowymi, ponieważ z naczepy i z samochodu nie są wymienne. Z tego co widzę, jest inna średnica piasty. Warto jeszcze wspomnieć o tym napisie tutaj na chlapaczach. BE-Combi, bo tak to się wymawia, to nazwa holenderskiej firmy, która jest producentem podwozia naczepy. Na tej naczepie zabudowę robi GT Trailers, polska firma, a pojazd to Iveco Daily 50C180, akurat w tym przypadku, co oznacza 5-tonowe podwozie. To jest masa techniczna, bo zarejestrowany jest na 3,5 tony. 180 oznacza 176 koni pod maską. Taka wersja silnikowa jest akurat używana do tego zestawu. Możecie zdecydować się na przykład na Mercedesa Sprintera, albo Volkswagena Craftera, albo MAN TGE, albo Renault Mastera 3. generacji. Nowy jeszcze nie jest tutaj oferowany, być może to się niedługo zmieni. W każdym razie większość samochodów dostawczych podwozi tylnonapędowych jest dostępna. Jesteśmy załadowani, no to możemy ruszać w trasę.